To słowo powiedziało mi spokojnie, wyluzuj, jakby zaufaj Panu Jezusowi. Skończyłeś studia, tak? Tak, studiowałem informatykę. Na AGH w Krakowie. AGH w Krakowie. Skąd pomysł, żeby wstąpić do zgromadzenia? O, to długa historia. Tak naprawdę myślałem już trochę o seminarium w szkole średniej, ale no nie wiedziałem, co zrobić. Czy iść na studia, czy do seminarium. Więc postanowiłem, pójdę na studia, w razie czego je rzucę. No i zacząłem studiować. I w międzyczasie zacząłem odkrywać, jak bardzo podoba mi się Słowo Boże. Słuchałem sobie różnych księży w internecie, księdza Pawlukiewicza, ojca Szustaka, a potem sam zacząłem odkrywać, tak naprawdę z pomocą duszpasterstwa, w którym byłem, że to Słowo Boże jest też do mnie i że Pan Bóg rzeczywiście przez to Słowo mówi, że mogę słuchać Go w tym Słowie. I tak naprawdę to umiłowanie Słowa Bożego spowodowało, że chciałem wstąpić do seminarium, żeby tym Słowem się karmić i móc go dawać innym. Wybrałem księży misjonarzy, dlatego że księża misjonarze mają głosić Ewangelię, czyli właśnie dzielić się Słowem. Czy miałeś jakiś taki cytat, jakieś słowo, które cię motywowało do tego, do rozeznawania, do takiego działania? Jest taki fragment. To było na trzecim roku. Miałem wtedy taki ciężki okres i wydawało mi się, że pewne rzeczy w moim życiu no, słabo się układają, nie tak jak sobie to wyobrażałem. I pamiętam wieczorem w takim bardzo słabym nastroju modliłem się i natrafiłem w Piśmie Świętym na takie zdanie, które odczytałem bardzo osobiście. To zdanie pamiętam bardzo dobrze, ono brzmi: musiał przejść przez Samarię. To jest o Jezusie, który idzie do Galilei, a w międzyczasie przechodzi właśnie przez tą Samarię, czyli przez takie miejsce dla Żydów, które no nie kojarzy się dobrze, bo Żydzi i Samarytanie mieli taką kosę z sobą. I odczytałem to zdanie w taki sposób, że teraz jest ciężko, ale przejdę przez ten okres razem z Jezusem, że On idzie przede mną, że przechodził przez takie trudne miejsca i teraz może przeprowadzi mnie przez to miejsce. I to było słowo, któremu ja zaufałem. Odczytałem wtedy, że ono naprawdę jest do mnie. Dało mi to dużo wolności, bo wtedy miałem taki okres, że no poważnie myślałem o powołaniu i trochę tak się spinałem, żeby zdecydować, jakie to w końcu jest to moje powołanie. Czy do kapłaństwa, czy do małżeństwa, żeby raz na zawsze sobie to określić. A to słowo powiedziało mi spokojnie, wyluzuj, jakby zaufaj Panu Jezusowi. Powiedziałem, okej, ufam, że przejdziemy, że dojdziemy do Galilei. Czy nie żałujesz tego czasu, że już mógłbyś być księdzem? Już? Nie żałuję tego czasu, bo to był czas mojego rozeznawania. Każdy ma swój czas. Niektórzy tą decyzję podejmują szybciej, inni później. No ta informatyka trochę się przydaje. Nie będę mówił, że bardzo, bo można przyjść do seminarium bez informatyki i da się żyć. Ale no na przykład prowadzę teraz strony parafialne, czy w czasie kwarantanny zrobiłem nową stronę dla mojej parafii, więc można wykorzystać te dary.